Dziękuję bardzo. Panie ministrze, szanowni panowie, szanowni państwo. To był dobry rząd. Dobry rząd nie tylko dlatego, że jako pierwszy postawił w sposób praktyczny sprawy zasadnicze, sprawy polskiej niepodległości, sprawy polskiej demokracji, sprawy statusu polskich obywateli, także w tej niezwykle ważnej relacji, jaką była relacja w stosunku do wspólnej własności, tego wszystkiego, co zostało wypracowane w poprzednim okresie. To był, i od tego zacznę, także dobry rząd w tym wymiarze, można powiedzieć, zwykłym. Padają w przemówieniu, które wysłuchaliśmy, aż dziw, że to było 20 lat temu, słowa dotyczące budżetu, słowa dotyczące spraw finansów publicznych. Władza formacji liberalnej ma przynajmniej w polskich warunkach pewien szczególny wymiar. To znaczy w jakiś zadziwiający sposób, ale zawsze prowadzi do co najmniej wielkiego zamieszania w finansach publicznych. Tak było i wtedy. Tak było i wtedy, kiedy przed rządami Jana Olszewskiego rządził Krzysztof Bierecki. Ten rząd stanął przed wyzwaniem bardzo poważnym i w tej dziedzinie. I dał sobie z nim radę. To było niezwykle ważne. Stanął przed wyzwaniem może jeszcze poważniejszym. Mianowicie przed tym wszystkim, co wiązało się z trwającym od 90 roku nieustannie spadkiem PKB, czy jak to wtedy się jeszcze mówiło, dochodu narodowego. Ten spadek był przecież bardzo poważny. Kiedy został zatrzymany? Został zatrzymany w trakcie rządów Jana Olszewskiego, jego ekipy ekonomicznej, której przewodził świętej pamięci Jerzy Eismont. Ten rząd podjął także, o tym też była tutaj mowa, zadanie reformy centrum, które było ciągle niemalże takie, jak w okresie komunizmu. Reformy bezwzględnie potrzebnej, reformy, bez której dalsze kierowanie polską gospodarką było niemożliwe. Podjął też, i tutaj już dochodzimy do tych spraw najbardziej zasadniczych, wysiłek zmierzający do tego, by powstrzymać prywatyzację w tym, nazwijmy to, ówczesnym, bardzo szczególnym wymiarze. Ta tak często przywoływana i atakowana ręka aferzysty zamiast ręki rynku, to był bardzo celny skrót myślowy opisujący ówczesne stosunki. To wtedy podjęto tą sprawę nie na poziomie publicystyki czy ewentualnie wystąpień sejmowych. Podjęto ją w sposób praktyczny. Podjęto ją poprzez sposób rządzenia, powstrzymanie tych procesów, przygotowanie się do działań racjonalnych, zmierzających do upowszechnienia własności, zmierzających do tego, by polska gospodarka przybrała rzeczywiście nowoczesny, a nie jak to dzisiaj mówimy, bo wtedy tego określenia nie używano, postkolonialny kształt. I były, proszę państwa, sprawy odnoszące się do
naszej pozycji międzynarodowej. Dziś właściwie wszyscy przyznają się do opcji natowskiej i to od początku, do opcji, można powiedzieć inaczej, zachodniej, do tego wszystkiego, co miało sytuować Polskę po zupełnie innej stronie niż ta, gdzie znajdowała się w okresie PRL-u. Ale prawda jest inna. Prawda jest taka, że opcja natowska w okresie rządów Tadeusza Mazowieckiego, a także Krzysztofa Bieleckiego, chociaż tutaj pewien niewielki postęp nastąpił, wcale nie była przyjmowana. Nie zapomnę swojej rozmowy z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych, który na pytanie o sposób zabezpieczenia naszego kraju mówił o sieci różnego rodzaju krzyżujących się europejskich porozumień, a nie mówił o naszej przynależności do NATO. A był to już rok 91. Pierwszym rządem, który tą sprawę postawił twardo i jednoznacznie, także jeżeli chodzi o kierunek zmierzający do ówczesnego EWG, nie było wtedy jeszcze wspólnoty europejskiej, był rząd Jana Olszewskiego. I to jest jego ogromna zasługa, bo ta opcja nie mogła już być później podważona i została przyjęta z oporami także przez rządy komunistyczne, które przyszły w roku 93. I wreszcie, szanowni państwo, ten rząd postawił także sprawę, o której w tym przemówieniu najwięcej. Sprawę, która okazała się niezmiernie istotna w całym 23-leciu historii III Rzeczypospolitej. Sprawę oczyszczenia, sprawę likwidacji tych dwóch rodzajów sieci, które oplatały Polskę mimo formalnego rozwiązania PZPR-u, mimo formalnego upadku poprzedniego ustroju. To była z jednej strony sieć jawna, sieć dawnej nomenklatury komunistycznej. Jej rozbicie mogło nastąpić jedynie przez dekomunizację. I była jeszcze groźniejsza, znacznie groźniejsza sieć tajna. Sieć tworzona przez służby specjalne, przez ich współpracowników. Współpracowników, którzy byli, można powiedzieć, wszędzie. I którzy tworzyli zarówno sferę pewnego bardzo daleko idącego przywileju, jak i ciągle czynną, chociaż oczywiście czynną na nowych już zasadach, sferę oddziaływania, mechanizm oddziaływania, można powiedzieć mechanizm sterowania polskim życiem publicznym, ale w ogromnej mierze także polskim życiem gospodarczym. To pytanie, które tutaj padło, pytanie, na które do dziś nie uzyskaliśmy pozytywnej, satysfakcjonującej dla narodu odpowiedzi, czyja jest Polska, było właśnie szczególnie z tą sprawą związane. Bo jeżeli spojrzeć na ostatnie lata komunizmu, to rola policji politycznej, czy różnego rodzaju policji politycznych, o których także mówił Jan Olszewski, była rolą szczególną, rosnącą. I w tym momencie nastąpiło w Polsce zjawisko, które najkrócej można określić jako wprowadzenie procedur demokratycznych. Powtarzam, nie demokracji, bo demokracja to mechanizm nieporównanie bardziej skomplikowany i obejmujący różne dziedziny życia społecznego. Wprowadzenie procedur demokratycznych, na przykład procedury wyborczej, zasadniczej dla demokracji, ale jeszcze samej przez się demokracji nie stanowiącej. I bez
likwidacji tych tajnych sieci, cały wielki proces przemiany musiał przybrać charakter patologiczny, musiał przybrać charakter, który został później opisany jako postkomunizm, albo, co dzisiaj jest bardzo często używane i co już cytowałem, postkolonializm. Otóż postkolonializm to jest system, w którym dawne elity, elity dawnego zależnego systemu utrzymują swoją przewagę, utrzymują swoje związki zewnętrzne i podporządkowują życie społeczne temu w gruncie rzeczy jednemu interesowi, jakim jest niepodważalność ich pozycji. Jan Olszewski przeszedł do historii Polski jako pierwszy, który próbował tą pozycję podważyć. Próbował tą pozycję podważyć w sposób spokojny, ostrożny, ale jednocześnie zdecydowany. Jan Olszewski pozostaje bardzo wybitnym przedstawicielem pewnej tradycji. Niezależnie od tradycji tej prawdziwej, właściwie rozumianej polskiej lewicy, z którą był długo związany, to jest przede wszystkim tradycja polskiej inteligencji. To przemówienie, te wszystkie zastrzeżenia, które tutaj usłyszeliśmy, ta dbałość o to, by proces zmian, nawet tych zmian twardych, przebiegał w sposób spokojny, humanitarny, ta zdolność do empatii także wobec tych, którzy popełnili w życiu bardzo ciężkie błędy, którzy dopuścili się nieprawości, niekiedy skrajnych nieprawości, jest tutaj ogromnie charakterystyczna. I to też, szanowni państwo, trzeba docenić. O tym też trzeba pamiętać, bo tradycja polskich elit, elit inteligenckich, elit robotniczych i elit chłopskich, bo mieliśmy trzy takie elity w okresie międzywojennym, a kształtowały się jeszcze wcześniej, to jest ta tradycja, w oparciu o którą można budować Polskę demokratyczną i niepodległą. Te tradycje nie mają nic wspólnego z tym, co dzisiaj dominuje w naszym życiu publicznym, w naszym życiu społecznym. To, co dziś jest przy władzy, co dziś panuje, pojęcie panowania jest, jak państwo wiecie, znacznie szersze w stosunku do pojęcia władzy, obejmuje trwałą przewagę społeczną. Otóż to wszystko, co dzisiaj w Polsce panuje, jest niczym innym jak radykalnym zaprzeczeniem, odrzuceniem tej tradycji. Jest odwołaniem się do tego wszystkiego, co w Polsce było złe, podłe, marne, żałosne. Jan Olszewski i jego rząd pozostaną w polskiej historii właśnie jako instytucje, a w wypadku Jana Olszewskiego jako przywódca polityczny, którzy potrafili do tych najlepszych tradycji nawiązać. I to jest obok tego wielkiego i wciąż niezrealizowanego planu przebudowy najistotniejszy element tego dziedzictwa. Dziedzictwa, które powinno trwać. My spotykamy się tutaj z 20. rocznicę obalenia rządu Olszewskiego nie tylko gwoli oddania hołdu tym, którzy zabiegali o lepszy, o właściwy kształt Rzeczypospolitej, o budowę Rzeczypospolitej jako prawdziwej wspólnoty,
o budowę Rzeczypospolitej Sprawiedliwej, bo ta idea sprawiedliwości, sprawiedliwości społecznej jest częścią tej tradycji, tego etosu, o którym mówię, jest także czymś ogromnie bliskim Janowi Olszewskiemu. Spotykamy się przede wszystkim dlatego, by mieć siły, mieć moralne siły w naszej walce o przyszłość. W naszej walce o to, żeby Polska, mimo tych wszystkich trudności i niepowodzeń, które za nami, zmieniła się. By Polska... stała się rzeczywiście Rzeczypospolitą wspólnotą, wspólnotą opartą o te wartości, które wyrastają z polskiej historii i które są jedynymi, jakie mogą stanowić fundament dobrej przyszłości naszego narodu. Dziękuję bardzo.